Bye bye. Bye bye. No to tu nas dziś przywieźli. Ale restauracji i barów od cholery. Takim oto autokarem cały tydzień podróżuję po Senegalu i Gambii. Drodzy Państwo, nie opowiadałem jeszcze o żonie. Żonę można tutaj sobie kupić. Można i trzeba, bo nie ma innej opcji, żeby ją dostać, rozkochać, jakoś poderwać. To wszystko oczywiście powinno mieć miejsce, natomiast żeby definitywnie ją zdobyć, trzeba za nią zapłacić. Zapłacić jej rodzinie. W zależności od kręgów społecznych jest to kwota rzędu mniej więcej 300 dolarów. Ślub w tym momencie zostaje jakby uznany, kiedy te pieniądze zostaną rodzinie przekazane. Jeszcze śmieszniejsza sytuacja następuje wtedy, gdy chcemy się rozwieść. Oddajemy taką pannę, panią, jej ojcu i on musi nam zwrócić te pieniądze. Często jest tak, że już się wydał, nie ma, bo tutaj jednak ogólnie bieda. I mówi, weź se młodszą córkę. Jedną z turystycznych atrakcji tego rejonu jest rejs na wyspę baobabów. Baobaba już wam pokazywałem gdzieś tam wcześniej, natomiast w tej chwili ma być to cała ich wyspa. Bonjour. No to, że oni są tu tak przyjaźnie nastawieni i non-stop, zwykle zaczepiają i tak dalej, to już im jest wpajane od dziecka. Te łodzie kolorowe, one mnie ujmują. To jest naprawdę fantastyczny, rękodzielniczy wytwór ich rąk, który naprawdę można podziwiać. Tak wygląda schodzenie do łodzi. Kurwa, ja on legł w wysokości. Pole. Nie ma stresu, nie? Nie ma stresu. Nie ma stresu. Nie ma stresu. Nie ma stresu. Super. Polish accent? This boat is Polish boat. Polish boat. Kapitan is Polish boat. To jest owoc bolonowy. Dobrze, zobacz czy dobrze. Browary masz w tej siatce, dziewczę? Gdzie to leżało? Kamo, is your wife? Pani kucharka. Nie. Pani od cateringu. Syl wyciąga 300 dolarów. I pytaj, gdzie tata. Ale ma za krótkie włosy. Co ty, dobry ma. U nas w Polsce na tej wilgoci szybko rosną. Byłem taki gapcio, słuchajcie, taki gapcio byłem, nie, że wziąłem kamerę, kurde, baterie w plecaku zostały. Ale ja mam kotwicę. Kurwa, ale by były, jakby to ja bym wyskoczył teraz, nie? Połowę wyspę wypadłoby głównie. To Inne morzyna, jak już widzieliśmy, rosną także ostrygi, które są zbierane przez okolicznych mieszkańców i sprzedawane później na targu albo do restauracji. Okej, okay, I see you. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. My też w pewno zamożnie jest bardzo
kurek. A czasami nam daj tam. Podam ci dłoń pomocną. Madame. O, a to my tu jesteśmy. Aha, tam jest jakiś przesmyk. Tam można przejść. Jeszcze jest. Zaraz do nich dojdziemy. Tutaj. Thank you.
Okay, good, good. Now it's better. Before it gets too. Good idea. Good, fantastic, yeah. Always you can sit down. W Turcji ostrogi były o ślizgę, tutaj rosnące na murzynach. No nie, no i tutaj takiej reakcji nie będzie. Kamil? Super. Ale zobacz jak to pięknie wygląda. Nie, tak pamiętam, wiesz... Dorota, spójrz, bo to warto, zobacz. Taki obrazek, te dwa baobaby i to słońce teraz, patrzcie. To? Fajne, nie?